Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w poniedziałkowej drugiej kawie, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Daniel Palimonka, rzecznik opolskich struktur Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Panie Danielu, którego sojuszu zawiązywanego przeciwko PO w Opolu boi się pan bardziej? Tego Marcina Ciepa i Prawo i Sprawiedliwość, czy Arkadiusz Wiśniewski i Patryk Jaki? Zacznę trochę inaczej. Boją się ci, którzy sojusze zawierają, czyli czują się bardzo słabi, czują się nie na tyle mocni, aby walczyć o to, o fotel prezydenta miasta Opola, czy też o, jak patrzę na sojusz ogólnokrajowy, o większości w sejmikach i zawiązują różne sojusze, które w mojej ocenie prywatnej oczywiście skończą się przynajmniej dla części z tych sojuszników nie tak, jak sobie zakładali, bo trudno jest wyrokować oczywiście przed jak wyborcy się ustosunkują, ale biorąc pod uwagę sojusze dość egzotyczne, które miały miejsce w naszym kraju i na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym, nic dobrego nie przynosiły. A jeżeli udawało się już gdzieś tam władzę osiągnąć, to później kończyło się to źle dla społeczeństwa. Więc myślę, że tym razem nie będzie społeczeństwo mądre po szkodzie i będzie przyglądać się, jak te sojusze są zawierane. Platforma czuje się tak silna i tak pewna, że lekceważy te, nie, to zbrojenie się przeciwników. Nie lekceważy, ale robi swoje, po prostu. My robimy swoje, przygotowujemy się do wyborów na każdym poziomie samorządu. Staramy się zawierać sojusze nie z organizacjami przed wyborami, ale ze społeczeństwem. Sojusze z organizacjami pozarządowymi i to nie hucznie, nie przy fleszach kamer, ale bardzo spokojnie, po to tylko, aby realizować solidnie program, który będzie najlepszy dla województwa opolskiego na każdym szczeblu samorządu. Dobrze, to jakie pan szanse daje sojuszowi? Zacznijmy od tego pierwszego, Marcina Ciepa, czyli Razem dla Opola i Prawo i Sprawiedliwość. No na pewno Prawo i Sprawiedliwość odbuduje się troszkę mocniej w województwie opolskim. Tego możemy być pewni, bo widzieliśmy to po wynikach do wyborów, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast no, z przykrością muszę powiedzieć, że obywatelskość Marcina Ociepy już się zakończyła w tym momencie. No, siłą rzeczy Prawo i Sprawiedliwość raz pochłonie cały jego potencjał, powtórę całą ideologię. No, także dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno jest to jakaś delikatna wartość dodana. Nie przeceniałbym też tego zarówno w skali kraju, jak i tutaj na poziomie województwa. Nie mówiłbym tutaj o nie wiadomo jakich korzyściach dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak. Natomiast dla Marcina Ociepy jest to niewątpliwie wielka strata. Dobrze, druga układanka, Arkadiusz Wiśniewski i Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Chciałoby się nawet nie komentować, ale jednak pokuszę się o drobny komentarz. No niestety, Arku, to jest dla ciebie katastrofa. No, ja osobiście znałem Marka jako platformersa, czyli też nie do końca obywatelskiego kandydata, jak dzisiaj się mieni. Patryk Jaki również był w kilku partiach, organizacjach, więc dzisiaj ciężko będzie mówić i oderwać tą łatkę upartyjnionego kandydata Arkowi Wiśniewskiemu. Ja myślę, że to pozwala naszemu kandydatowi przede wszystkim bardzo spokojnie realizować swoje założenia w kampanii i zrobić ten pierwszy krok, wejść do drugiej tury bardzo spokojnie. Arkadiusz Wiśniewski, który gościł tu ostatnio, powiedział, komentując spot Tadeusza Jarmuziewicza, że czy Platformy Obywatelskiej. No, nie jest to spot Tadeusza Jarmuziewicza. Że Jarmuziewicz szykuje się do skoku z wieży piastowskiej. On tak spoglądał na Opole. Jarmuziewicz na pewno szykuje się do tego, aby zrobić skok cywilizacyjny dla Opola w najbliższych latach. Mam nadzieję, że społeczeństwo, dostając jasne informacje w kampanii wyborczej, bardzo rozważnie, ale też i przede wszystkim odważnie przyjmie założenia, które zaprezentuje Tadeusz Jarmuziewicz i Platforma Obywatelska na poziomie Opola. Będzie to na pewno jakaś część kontynuacji, bo ciężko
mówić o tym, aby zmienić coś, kiedy Platforma Obywatelska miała koalicję. Natomiast niewątpliwie ten skok cywilizacyjny musi być większy i do tego Platforma Obywatelska na poziomie miasta Opola się mocno przygotowuje. Poczytałem trochę komentarzy na temat tego sojuszu Wiśniewski i Jaki. No i komentatorzy mówią, że Arkadiusz Wiśniewski wrócił do gry, bo z tej gry już jakby trochę wypadł przez to swoje jakby indywidualne kandydowanie. Teraz wrócił do gry i nie jest wcale pewne, że druga tura to będzie Garbowski i Jarmuziewicz. No nie jestem etatowym komentatorem, ale nie zgodzę się tutaj z tymi komentarzami. Ja mam wręcz odwrotne. Tutaj myślę, że Arek Wiśniewski zrobił błąd, jeśli chodzi o swoją strategię wyborczą, ale to jest jego strategia, on wie, jak sobie ją prowadzi. Dzisiaj to jest kandydat upartyjniony. Niech zapomni o tym, aby społeczeństwo miasta Opola myślało jako obywatelskim kandydacie popieranym przez Patryka Jakiego. Dzisiaj jest to jasny sojusz. Ewentualnie gabinet cieni w ratuszu też już jest jasny siłą rzeczy, myślę. Czyli że co, Patryk Jaki wiceprezydentem? No, zarzekają się panowie, że nie. No, w polityce nie ma nigdy, nie mów nigdy nigdy, więc siłą rzeczy myślę, że to jest jeden ze scenariuszy Patryka Jakiego, który nie wie, jak będzie po wyborach parlamentarnych, czy będzie parlamentarzystą, czy też dobrze, nie. Dobrze, powiedział pan na początku, że sojusze zawierają ci, którzy się boją Platformy Obywatelskiej. Takich sojuszy nie zawiera sojusz. SLD. Nie no, sojusz też próbuje zawrzeć z ruchem na Palikota. Na scenie krajowej, no co miałoby pewnie tutaj przełożenie. Wiem, że tego bardzo nie chcą członkowie sojuszu w regionie przynajmniej. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja myślę, że sojusz będzie stabilnie zachowywał to, co miał 4 lata temu, bo taka jest realna odpowiedź społeczeństwa na program tej lewicy w regionie. I to chyba tyle komentarza co do tej sytuacji. Wygląda na to, że do tego sojuszu nie dojdzie, bo Palikot stawia coraz to nowe i ciekawe wymagania dla Leszka Millera i odwrotnie. Zostawmy może tą wielką politykę, porozmawiajmy o sprawach opolskich. Ciężki budżet się szykuje na przyszły rok, 20 milionów złotych mniej niż w tym roku. Są to oczywiście założenia bardzo ostrożne i założenia, które mogą się zmienić na tą lepszą stronę, ale jednak tak trzeba zakładać. Nie żyjemy w próżni. Wynika to z pewnych przewidywań, pewnych założeń, które są szacowane dla kraju i szacowane dla innych województw. Nie jesteśmy tutaj odosobnieni w tym trochę nieciekawym założeniu. Oczywiście będą musiały być poczynione pewne, czy też może nie chcę mówić cięcia, ale na pewno marszałek województwa i cały zarząd pracuje nad tym, aby jeszcze bardziej racjonalnie spróbować wydawać pieniądze. To znaczy, że nie będzie takiego szaleństwa przed wyborami, mamy rok wyborczy, że tutaj sobie pofolgujemy, a martwił się będzie ten, kto będzie rządził po wyborach. Zarząd województwa nie zakładał w ogóle zmiany na stanowisku czego budowania, a to po pierwsze, oczywiście Platforma Obywatelska otwarcie mówi, że idziemy po to, aby obronić w sejmiku to, co mamy, czyli odpowiednią liczbę radnych, która pozwoli nam zachować stanowisko marszałka dla pana Andrzeja Buły i to jest dla nas jasny, określony cel, o którym mówimy. Natomiast nie budujemy chodników tam, gdzie ich nie potrzeba. Marszałek nie stawia inwestycji w tych miejscach, gdzie nie mają one racji bytu, ale tylko i wyłącznie mogłyby przynieść poklask wyborczy. Takich rzeczy nie było i nie będzie. Budżet będzie krojony oczywiście w tych założeniach trochę takich nieciekawych, ale tak, aby te najważniejsze potrzeby oczywiście były zabezpieczone. Abyśmy mogli przyjąć przede wszystkim pieniądze z nowego regionalnego programu operacyjnego. Jak będzie i kto będzie rządził po wyborach, to zobaczymy wkrótce. Dziękuję bardzo. Niedługo. Daniel Palimonka, Platforma Obywatelska, był moim gościem w drugiej kawie.